Komitet Pomocy Internowanym i Aresztowanych działa dalej. Między innymi ksiądz zastaje się, jakby można powiedzieć, kapelanem internowanych. Można by przyjąć taką tezę? To znaczy tak, jeździłem do nich. Byłem bardzo często. Bardzo często jeździłem i to w takich dość trudnych sytuacjach, gdy zachodziła potrzeba. Starałem się być prawie dwa razy w miesiącu. Jak przyjmowała księdza obsługa, dyrektor więzienia i strażnicy? To znaczy, strażnicy mieli polecenie być dokładnym, ale się nie narzucującym. Dyrektorzy więzienia to rozmawiali, na tej zasadzie pouczali, informowali, Esbecja tłumaczył, bo był zawsze cywil ze Esbecji tam. Tłumaczyli, że oni mogą, że oni to wszystko. Zdawali mi sobie z tego sprawę, ale wiedzieli mi z drugiej strony, że oni są bezradni. Bo w momencie, kiedy potem już całe oddziały wchodziły nam jedną przeświętą, ci ludzie mieli już możliwość spotykania się wszystkiego, ci ludzie rośli w siłę. Najważniejszą rzeczą było zawieść tym ludziom informacje, na przykład listy od rodziny, która nie mogła czasem przyjechać, że wszystko gra w domu. Zawieść świadomość, że koledzy ich pozdrawiają, że czekają na nich, żeby się nie bawili, że nawet jak jednemu powiedzieli, nie martw się, pomalowaliśmy już, powiedz mu ksiądz, że pomalowali jego samochód już. Na ten kolor, co chciał. On zrobił sztuczkę i rozbił sobie samochód, nie? No i go internowali. No i teraz co będzie z jego samochodem? No ci mu powiedzieli, że przekazał, że już mu pomalowali samochód. I dla tego człowieka nagle zaczyna się coś takiego, że on nie jest obcy, on nie jest samotny. Tak. Widzisz, jak ktoś o jego prawa dba. Tak, że ktoś przy nim stoi, że nam może liczyć. Z drugiej strony oni mogli napisać listy, na przykład w moim przypadku, i była taka zasada była, że jak składali, rozkładali kaplicę, to jak brali kaplicę ode mnie, jak wchodziłem, to szli poprzez cele, gdzie wyciągali, począwszy od farby drukarskiej, co potrzebowali, i rzeczy, listów, wszystkiego, no, a potem załadowywali do tego, znowu, do mszału, do wszystkiego. No i ja miałem pełne kieszenie zawsze. No i przychodzi taka rzeczywistość, że wychodzimy, a oficer taki, proszę księdza, nie będę złośliwy, ale ksiądz jest nieuczciwy. Prosiliśmy, żeby nie wywozić nic, a ksiądz przyjął dwa listy do wywiezienia. A ja mam chyba z 20 parę listów. Ksiądz schował do kieszeni sutanny. Mógłbym teraz księdza zrewidować i zrobić wstyd. A ja do niego, proszę pana, nie zarzucajmy sobie czegoś. Proszę bardzo. Wsadzam ręce do kieszeni, wyciągam kieszeni na zewnątrz, jest chusteczka, jest jakiś papier. A ten zdębia. Natomiast te listy ja mam tu. A mówił, od kogo to były listy? Nie, nie, tylko że szpicel zauważył, jak mi podawano listy. A ja błyskawicznie te listy... A może ci, którzy podawali listy, byli prowokatorami? Nie, 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 bo to był list, taka sytuacja, że od razu wyciągnąłem list, bo to był list do dziecka. Do dzieci, tam w tej książce tu jest opublikowany. List do dzieci internowanych z racji Dnia Dziecka. I drugi list, wiersz Smagowicza, Jacka, tak? Jacka, o naszych kapłanach. Ja mówię, proszę pana, proszę, proszę przeczytać. I ten zdębiał naszym kapłanom, nie? I przeczytał, kochane dzieci, jak ksiądz, przepraszam. Ja schowałem, ale ja panu nie dam. Bo ja dzieciom muszę zawieść, a to dla siebie dostałem. I schowałem do kieszeni. Jaki jest problem? Sutanna ma rozcięte kieszenie. Ja pod spodem miałem spodnie, które mają duże kieszenie.
I ja wsadzając do sutanny, nie wsadzałem do sutanny, tylko do spodni wszystkie listy. Bo wiedziałem, że jak mi powiedzą, to tutaj mam czyste kieszenie. I w ten sposób ja mogłem wieść, wywieźć rzeczy, bo to znaczy, ja wiedziałem, że niektórzy komendanci więzień są inteligentni. I na przykład jak ten esbek się splamił, zbłaźnił, załężył, to komendant się obrócił do okna patrząc i śmiał się w rozpuch. Bo on wiedział, że sutanna ma dziury. No ale ten chciał udowodnić komendantowi, że jego ludzie źle pilnują. Nie, bo jakiś tam szpicel doniósł, że to jest na tej sadzie. A tu się okazuje, ja następnym razem przyjeżdżałem, i on tylko proszę księdza, do kieszeń sutanny proszę nie przyjmować żadnych listów. I śmiał się. A tutaj jest jedną rzecz muszę zapytać, bo z zeznań kilku internowanych osób, które tu przeprowadziłem, wynika, że byli zdecydowanie lepiej traktowani w Wiśniczu, a zdecydowanie gorzej w Załężu. To znaczy, nie wiem, jak Załęże było trudne więzienie. Nie kryję. Ze względu na to, że w Załężu mocniej wpływ miała esbecja. I stwierdzili również, że stosunek dyrektora więzienia w Wiśniczu był bardzo pozytywny i dyrektora w Załężu bardzo negatywny. To znaczy, na pewno, na pewno. No to jak to koresponduje z tym, że on miał świadomość? Proszę pana, każdy rozgrywa, ja widziałem to, jak każdy rozgrywa dla siebie pole. Wie pan, on mógł wobec więźniów być taki czy inny, ale jak ma okazję przyłożyć drugiemu, który mu się wymącza, u niego w więzieniu, to to robi. To to robi.